Cześć, nazywam się Marcin Przybuek, jestem gitarzystą w zespole Melancholy Hill. Zespół Melancholy Hill znamy w trójce już od dawna, bo nie po raz pierwszy jesteście tutaj wraz z nami, ale była długa, długa przerwa. No nie ukrywajmy, tak jak cały kraj miał przerwę i świat, to my również w kontaktach. Tak, dokładnie. No, pandemia troszeczkę ograniczyła możliwości kontaktu także z mediami. My także mieliśmy pewne zmiany w zespole, skład się troszkę zmniejszył o jedną osobę. E, Jesteście teraz, pacjent. w takim razie ilu was jest w zespole? Aktualnie jest trio, ja gram na gitarze, Jakub cały czas na perkusji i Michał pięknie śpiewa na wokalu. <grym> no i ta pandemia wam troszkę pozmieniała w życiu, no bo się okazało, że trafiliście do Hollywood. E, tak, znaczy to jest wynikowa wcześniejszej pracy, bo pierwsza płyta e, Hello Heaven, na której wydaliśmy utwór Lights Off, e, reżyser e, sukienki, czyli, utworu, e, czyli e, Film. filmu, który był nominowany do Oscara, zapytał, czy może wykorzystać ten, e, ten utwór. E, my się oczywiście zgodziliśmy, było to wstępnie jako zaliczenie, e, zaliczenie do szkoły filmowej, natomiast. Okazał się ten film tak dobry, że trafił do, trafił, dostał nominację do Oscara. Przez to także nasz utwór mógł być tam pokazany jako kul, w takim kulminacyjnym miejscu tego filmu. A powiedz mi, czy po tym pokazaniu tego filmu podczas rozdania, podczas informacji o tym, że ma nominację do Oscara, to zwiększyła mu się światowa publiczność? Nie wiem, czy aż taki miało to wpływ. E, wydaje mi się, że bardziej byliśmy rozpoznawani w kraju. E, natomiast nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś bardzo duże przełożenie na zagranicznych słuchaczy. No, ale sam fakt jest bardzo ważny. Natomiast tak. fakt, że ten rok rozpoczęliście od piosenki do tych wystarczy, to, to taka troszkę kontynuacja tego, co było wcześniej? E, troszkę tak. Trochę do naszej muzyki więcej wprowadziliśmy elektroniki. Też szukamy nowych brzmień. Aktualnie bardzo fascynujemy się graniem i muzyką z lat 80. To także przekłada się na kolejny singiel Grzegorza Ciechowskiego. Zrobiliśmy cover. E, jakby w tym kierunku troszeczkę działamy, tak? Czyli bardziej surowe, surowe brzmienia, e, no nowe brzmienie troszeczkę. Ja mam wrażenie, że. Kolejny krok to właśnie covery Republiki, to co robił Grzegorz, ale to chyba tak nie będzie. Nie, 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 nie. To, to jest tak. Grzegorz Ciechowski e, nagrywał i tworzył swoje najfajniejsze utwory, najlepsze, jak dla mnie. W okresie mojego dzieciństwa ja z tym dorastałem. Nowa fala tego typu muzyka od zawsze była ze mną. To gdzie grzywka? No, czasy się <laughs> zmieniły, niestety. E, I. Jego twórczość zawsze we mnie była, tak? Koledzy także odkryli jego, jego muzykę i stwierdziliśmy, że był taki moment po pandemii. W pandemii też tworzyliśmy troszkę muzykę, na przykład taką elektro, żeby troszkę pokombinować z, ze stylistyką i w pewnym momencie dotknęliśmy tematu utworów Grzegorza i stwierdziliśmy, tak, to jest ten moment, czujemy to, że chcemy spróbować dać siebie w utworach Republiki, tak? No Grzegorza Ciechowskiego. Zdarzyło się Wam być kiedykolwiek tobie przede wszystkim na jakimś koncercie republiki? Niestety nie, bo jakby Republika, ja byłem dosyć młody. Mówimy o tej pierwszej republice, tak? I nie miałem niestety tej okazji. A w tej późniejszej republice rozumiem, że również? Ja mało chodziłem na koncerty w tamtych czasach. Dopiero, dopiero później, niestety, nie, nie miałem okazji. To w takim razie powiedz o tych pracach. Przypuszczam że, przypuszczam, że skoro są dwa single, czyli jest do tych wystarczy, jest tak długo czekam. Czyli coś się dzieje w zespole, coś tworzycie. Opowiedz troszkę o tym, co się dzieje w tej chwili i na jakim etapie jesteście grania i tworzenia. Jasne. To jest tak. W tamtym roku troszkę koncertowaliśmy, natomiast pod koniec roku mocno skupiliśmy się na tym, aby przygotować materiał na nową płytę. Płytę planujemy wydać, wydać jesienią. I tak, mamy już zamknięte utwory. Wchodzimy za moment do studia i będziemy nagrywać, rejestrować te utwory. Tak jak mówiliśmy, był pierwszy singiel promujący tą płytę. Eee, pojawił się cover Grzegorza. Mamy jeszcze w zanadrzu dwa single, które powinny się pojawić już niedługo. Oczywiście tam w okresie przedwakacyjnym i wakacje, a płyta cała z bardzo ciekawym materiałem pojawi się na jesień. To po powiedzmy w takim razie, co będzie na tej płycie, no bo przecież nie tylko covery, pewnie wasza twórczość oryginalna również. E, oczywiście tak, cover był takim hołdem dla Grzegorza, e, takim dodatkiem. Natomiast cała płyta będzie się składała oczywiście z naszych autorskich utworów. E, tak jak powiedziałem, dosyć mocno inspirujemy się aktualnie muzyką z lat 80., -tych, 90., -tych. E, tą rokową, tą nowofalową, także no, e, nowymi nurtami, więc to także dla nas jest nowa podróż. E, to odkrywanie nowych, e, nowych brzmień, które chcemy zawrzeć na tej płycie. E, no i Michał tutaj bardzo mocno pracuje nad, e, nad tekstami, żeby. Żeby one oddawały tam ten charakter. Więc tak troszeczkę chcemy wprowadzić do. Yy, chcemy pokazać nową muzykę opartą na, na tym, co było w czasie, jakby tej muzyki nowofalowej. Tak? Oczywiście w nowym wydaniu, no bo to musi być Melancholy Hill. Yy, my to prze, przepchniemy wszystko przez nasz filtr, czyli naszych odczuć. Yy, ale tak to mniej więcej wygląda. No i szczerze mówiąc trafiliście na dwóch mistrzów, chociaż o jednym nie wspomnieliśmy. No bo Grzegorz był osobą, która pracowała z różnymi artystami, bo miał na swoim koncie próby pracy z artystkami operowymi, ale były też płyty świetnych wokalistek. No, o Justynie Steczkowskiej, Kasi Granic, nie wspomnę, ale też zaczynał pracować nad pierwszą, płucą, nad, nad pierwszą płytą solową Maci na no, Dużo było tego, co, co robił poza republiką, poza wszystkim. E, imidzowo był jedną z, z postaci, które były rozpoznawalne, jak, jak niewiele na, na w naszym rynku. No, A z drugiej strony, wasz wokalista nazywany jest Davidem Bowiem, także tak, jesteście między dwójką naprawdę silnych osobowości. Tak, dokładnie. Ja też mam takie bardzo duże skojarzenia. No, Michał jest dosyć charyzmatyczną osobą, e, bardzo ciekawą stylistycznie i tak. Ja bardzo. Ja go widzę bardzo blisko tych, tych obu artystów, co oczywiście i dla Michała, i dla nas jest bardzo taką wysoką poprzeczką, tak, bo, bo te skojarzenia nie są tylko twoje, ale wiele osób jakby komunikując się z nami jako zespołem przekazuje takie informacje, jest jeszcze parę innych z wokalistą Placebo, ale to wszystko są takie no, perełki artystyczne, które dosyć wysoko stawiają nam poprzeczkę i no i musimy sobie dać z tym radę, tak? Musimy, musimy tworzyć coś, co będzie jakościowo, e, dla mnie mogę powiedzieć podobne, tak? Czyli jakościowo bardzo dobre. Jak i doglądałem zdjęcia Michała i Wasze zdjęcia przed naszym spotkaniem, nawet nie wiedziałem, kto przyjdzie do, do naszego studia, szczerze mówiąc, to tak pomyślałem sobie, że chyba mało jest równie plastycznych postaci jak Michał na naszej scenie, bo te zdjęcia, na których się pokazuje, jak po paru z nich bym go nie rozpoznał na ulicy. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że. Szkło aparatu bardzo go lubi. E, dużą, część tego, m, dużą część zdjęć i materiału wideo wytwarzamy sami. U nas w studio przygotowaliśmy także miejsce do, do tworzenia takich, e, takich materiałów i bardzo dobrze się go fotografuje. E, bardzo dobrze się go nagrywa, także ostatni teledysk do utworu nagraliśmy tak naprawdę w naszym studio e, muzycznym, który dostosowaliśmy także do nagrywania materiału wideo. No i chyba wyszło to bardzo dobrze. I te single wyszły bardzo dobrze, i mam nadzieję, że płyta będzie już niedługo i że no z tam pojawicie się u nas może też koncertowo na przykład. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Jak tylko będą się pojawiały utwory, oczywiście się będziemy odzywać. Tak jak powiedziałem, pierwszy utwór chcemy wydać. E, o, nie będę jeszcze mówił tytułu, ale chcemy wydać e, przed wakacjami. Uważam, że bardzo dobra pozycja, i na pewno będziemy chętnie odwiedzali trójkę. To mam nadzieję, że wtedy weźmiesz na przykład gitarę i Michał przyjdzie i zaśpiewa się dla nas coś akustycznie, tutaj, na przykład w studiu tym albo w naszym dużym studiu. No, tego jeszcze nie robiliśmy, ale może tak. Bardzo ciekawa opcja. Pra, pra, zastanawialiśmy się nad tym, żeby przygotować materiał także do takich wersji akustycznych. Bardzo ciekawe wyzwanie, żeby zachować charakter utworów, ale jednak przedstawić to. No, pamiętajmy, że ja dużo korzystam na gitarze z efektów, które dają takie duże podparcie do tych utworów. Natomiast akustycznie może być bardzo ciekawa opcja.